Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darkowy, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Might and Magic 9 Rite of Fate. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku spróbowaliśmy całą drużynę, wylądowaliśmy na Wyspie Popiołów, bo nasz okręt się rozbił. No i oczywiście w tym odcinku wejdziemy do ruiny Venhofina. Oczywiście... Gdziemy są? Widzicie, od razu na żółto. Oczywiście ja nie mogę czyścić tej okazji, chyba że chcecie zginąć od razu z ręki. Po co wchodzę? Dlatego, że to jest jedna ukryta skrzyneczka, która by mi się bardzo przydała na same wejście. Teraz już nie buchnie. To oczywiście możemy znaleźć, jak widzicie, zajebiste rzeczy, które bardzo są... Widzicie, to się bardzo nam przydadzą. Oczywiście to my możemy spotkać. Nie będę na razie wam spoilerował, tylko co powiem wam to? Strach. Co po prostu, jeżeli pójdziemy, to zabiją nas jednym hitem. To oczywiście ja stąd się ewakuuję. To ale nie przyznaję się, że naprawdę zajebistego dropa dostałem na same wejście. Złota płytowa. Nie mogę tego użyć. Co miałbym z tym zrobić? Podrapać się po jajkach. Okej, percepcja idzie dla niego. Chociaż mamy zajebistą zbroję. Zbroja skórzana dla nich, co na razie nie mogą to używać. To nie przedstawia dla mnie żadnej wartości. A tego oczywiście nie mogę pamiętam, użyć. Nie pamiętam, co to takiego. Łap. Okej, oczywiście jak widzicie, dzięki temu klasa pancerza nam się i tak nie powiększyła. Sekundeczkę. Okej, sorry, potem musiałem odpisać na wiadomość jednej fanki. Okej, oczywiście, czy ja mogę wejść od razu na ten okręt? Chyba jest tutaj nie ma. Okej, to oczywiście my powiedzieli, że musimy złamać jakieś łamacze kości i chyba nawet wiem już gdzie. Tutaj pod dołem. Okej, zobaczmy co my tutaj mamy pod dołem. Może będzie jakaś kolejna skrzyneczka darmowa. What? Okej, zostaliśmy zaatakowani, szybko strzelamy. Zanim się oni opamiętają. Okej, jeden leży. Okej, leżeć. Co zostawiliśmy ciekawego? Nie. Nie mogę tu wejść. I mam na czerwonym będzie kolejny dungeon. Okej, chyba będziemy musieli się cofnąć do tej staruchy. Zapytać się, dlaczego my nie możemy tam wejść. No zobaczmy, oczywiście będziemy musieli tam przejść na piechotę. Podskakujemy jak debile. I się leczymy. Niestety jak widzicie też gra się blokuje w momencie kiedy leczymy się, bo spróbujemy po prostu też dać tam czas na zmienienie myszki. Widzicie? Darkwolf jak może nawet skakać po moście? Nie no, żartuję. Okej, schodzimy oczywiście w dół. Wracamy do tej staruszki. Co nam nie poinformowała, nie powiedziała nam o tym z łamaczami kości, co oczywiście Forrester nam powinien to powiedzieć, ale miał nas w dupie. No cóż. Okej, już prawie doszliśmy, no szybciutko. Jesteśmy prawie bogaci, kurde, 720 tu złota na wejście? Ładnie. Okej, siema. Jak możemy otworzyć drzwi? Okej, dostaliśmy klucz do wieży. To będzie nam użyteczne, żeby otworzyć tam ten dungeon czerwony. I zobaczymy, jak tam iść do przodu. Okej, oczywiście wracamy przy pięknym słońcu. Jest oczywiście godzina 14:15 w trakcie mówimy o grze. Bo widzicie, czas inaczej działa niż w prawdziwym życiu. Okej, czy mogę tak sobie podskoczyć? O, jak zajebiście. Nawet nie muszę się martwić. Kurde, prawie jak w Counter Strike'u patrzy się po ziemi. Nie, oczywiście, zresztą powinien się patrzeć na... Nawet jak celujemy i kto grał w Counter Strike'a będzie dobrze o tym wiedział. Że się nigdy nie powinno... Patrzeć się w ziemi, już prawie się utopiłem, cholera. W ziemię. Tak, oczywiście przypominam, że jeżeli panowie podoba mi się moja... spierdalaj to! Co ci tu gdzieś mały brudasie? Leżeć. Okej, jeżeli wam się podobała ta seria, czy ten, oczywiście subskrybujcie na mój kanał, aktywujcie dzwoneczek, jeżeli chcecie nowe nowości. Okej, użyto klucza. Jest tutaj coś? Skrzyneczka. Co masz tutaj? Teraz już nie buchnie. Maczuga. Okej, maczugę damy jemu, bo nie może używać żadnej broni. Tak. Fajnie, że tak.
Okej, okay, będziesz znajdę jakoś dla ciebie maczugę, będziesz ją używał. Albo sobie walniesz w łeb. Okej, wyczyszczone. My mamy tutaj jakąś księgę i tutaj mamy okręcik. Okej, okay, kolejne zadanie zostało zakończone, widzieliście, sukcesem złamaliśmy łamacza kości. Oczywiście na Wyspę Popiołów i tak będziemy musieli wrócić przy pierwszej okazji, ale nie teraz. Oczywiście wynowaliśmy w nowym tymie, nazywamy na temat Stumford, co jest oczywiście jedna z lokalizacji, które będziemy musieli czyścić. Szukacie łodzi? Na razie nie, powiedz mi tutaj informacji trochę, coś powiedzcie o Bedoni. Okej. Okay. Okej, okay, no to dowiedzieliśmy się, że musimy pokazać do jakiegoś Guberlandu. Ale zanim oczywiście pójdziemy, chcemy zwiedzić tą mapę. Jak widzicie, w przeciwieństwie do map, które gra się w Might & Magic 7, Might & Magic 8, już tutaj wszystko będzie wyświetlone. Nie musimy zwiedzać, że to wszystko jest na czarno i nie widać, ale jest minus. Nie możemy przenosić mapy. Znaczy, po prostu będziemy chodzić, ona będzie wycentralizowana i będziemy widzieć powoli wszystko, co się dzieje. Okej, oczywiście tam, gdzie widzicie zielone, to znaczy, że po prostu to będzie safe place. Po prostu, że będziemy mogli wejść i nic nie zostaniemy w ogóle zaatakowani, że nie ma wrogów. Czy chcecie wejść do miasta Stumford? Okej. Okej, witajcie w Stumford. Mamy tutaj psa, którego... Nie wiem dlaczego go bije. Biedny piesio nawet nie reaguje. No cóż, okej, okay, tutaj mamy kolejny dungeon, jak widzimy, co będziemy mogli wejść, ale to wiele później. Poszukiwani. Okej. Okay. Jej, jesteśmy w tawernie. Zobaczmy, co mamy ciekawego. Wejdźcie, napijcie się. Może bijemy interes? A nie, izba mnie nie interesuje. Co jest patrz ciekawego? Artefakty? Okej. Okay. Coś o czarnych skrzyniach. Okej. Okay. Oki, tamur lęgu. Nic. Iż się troll. Ktoś pytał. Okej, okay, coś ciekawego jeszcze? Smok, okej. Okay. No powiedz. Okej, oczywiście, jak widzicie, mam kolejne zadanie, co mam zaktualizować, co się nazywa Zabijcie Smoka, które mówimy na temat jakiegoś, który widzi na ścianie. O, że on sam upieprzył go. Nawet nie wygląda mi na to. No ale cóż, aha, pies coś wpieprzył się, okej, okay. Porozmawiamy z innymi ludźmi. Potrzebujecie czegoś, przyjaciele? Mogę ci postawić kufla? Okej, okay, masz jakiś kłopot? No mów. Okej, okay, dostaliśmy kolejne zadanie, to musimy znaleźć sabotażystę, co po prostu niszczy ściany Stumfortu, bo jak zrozumieliśmy, walka jest między Stumford a Drachem, są w terenie wojny. No ale cóż, tym nic nie powiesz. Jak widzicie, osoby, które będziemy tak spotykać, niestety nie zawsze nam powiedzą wszystko, co jest nam potrzebne. Za moich czasów nie martwiliśmy się żadnymi najazdami. Byliśmy wystarczająco silni, żeby pokonać każdego wroga. Ha, tak było! Tacy byliśmy silni! To były piękne czasy. Mogliśmy walczyć z tymi draniami z Drankheim bez przerwy, całymi tygodniami, nawet się nie męcząc. Nie to, co dzisiaj. O, nie. Dziś żołnierze muszą mieć wygody. Do czego to podobne, żeby żołnierz odmawiał pójścia do walki bez paska do tarczy? Za moich czasów nie było żadnych pasków. Po prostu trzymaliśmy tarczę w ręku. Ciekawe, kto dopuścił do takiego zniewieścienia żołnierzy. Jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli uzbroić ich w szydełka, bo miecze będą dla nich za ciężkie. Dzisiejsi żołnierze to sami tchórze.
Dziwię się, że jeszcze w ogóle ruszają na wojnę. Pewnego dnia ich tchórzostwo przeważy. Mówię wam. Za moich czasów nie martwiliśmy się, czy wrócimy żywi. Po prostu ruszaliśmy do boju i walczyliśmy. Czym się dało? Chyba się sporo jebałeś. Jeszcze jednego. Gdzie mój miecz? Będę... No dobra, się najebałeś za bardzo, co? Okej, zobaczę, co mam to tutaj. To były czasy. Och, gdybym tylko nie był taki stary. Pamiętam, jak wyruszyliśmy na wyprawę przeciwko Mendozus. Mówię wam, bitwa była straszna. Ten król, Aranlor i mendozyjska armia byli silni. Ale i tak okazaliśmy się górą. Mieliśmy więcej ludzi, lepszą broń. Mówię wam, tego dnia nad Zatoką Lachmon zdobyliśmy łupy, co się zowie. Okej. Coś powiesz ciekawego? Okej, artefakty. Okej, a ty? Jakieś nowiny? Okej, tutaj nic. No i widzieliście, po prostu zatrzymuję trochę, żebyście tam sobie mogli posłuchać na spokojnie. Oczywiście wiem, że połowa z tego to jest gówno. Tu nic nie ma. Wiecie, drzwi możemy otwierać tak... Tak na spokojnie, tym pięknym dźwiękiem. Tutaj coś jest? Gówno jest. Okej, w tej tamtej drzwiach, co myśmy zostawili wcześniej? Tutaj? Gówno. Okej, no to w tawernie to nic nie znajdziemy ciekawego. Więc się stąd ewakuujemy. Patrz tutaj, niestety... Jak słyszymy, niektórych drzwi oczywiście nie możemy otworzyć, bo są zamknięte. Patrz tutaj, niestety jak widzimy, nie daje nam po prostu złożyć. Okej, tutaj możemy wejść, jest na zielono. Siema. Okej. Okej, mamy kolejne zadanie. Będziemy musieli się dostać jakiś rękopis do buraczanego raju. No, buraczany. A co? A, no to chyba już rozumiem dlaczego nawet. Okej, ile buraków. Aha, to jest zejście też, co możemy odpalić, żeby wejść. Ale ja na razie oczywiście tam nie będę schodził, z powodu, że lepiej chcę zwiedzić po prostu całe miasto. Oczywiście wiadomo, już w następnym odcinku będziemy zwiedzać buraczany raj. Okej, tutaj mamy takie, jak widzimy... Zdobyliśmy koniczynę. Koniczyna będzie służyła nam na większy punkt życia. To są jak podkowy w innych częściach. Bardzo mi powiesz ciekawego. Nowiny. A czemu nie? I oczywiście takie małe info, co oczywiście za chwilę się dowiecie i wam zaraz powiem, o co mi chodzi. O, list do dzieci. Okej. Wiecie, tutaj ludzie oczywiście chodzą. I nic oczywiście nie... Będziemy musieli szukać osoby. Okej. No też powiesz? Okej. Spierdalaj stąd, no facet, nie blokuj mi drzwi. Okej, tutaj mamy kolejny i jak widzimy, tutaj mamy... trenera. Tak jak mówiłem, niestety trenerzy nie znajdują się w tych samych miejscach, po prostu zawsze będą w ruchu, więc trzeba będzie czasami mieć komplikacje, żeby znaleźć po prostu miejsca i oczywiście nie mamy zaktualizowania, gdzie się każdy znajduje. Trzeba iść po prostu na pamięć, co trochę to jest irytujące. Okej, czy chcesz coś powiedzieć ciekawego? Y
Okej. Chyba coś właśnie szpiega. W odbiarni. Aha, to nie ja otworzyłem bramy miejsc. Przecież nie powiedziałem tego. Ow! Co ty spierdalasz mi? Dlaczego nie mogę go pieprznąć? Aha, spierdolił. Okej, siema. Tutaj nikogo nie ma. Okej, wejdźmy na górę, zobaczyć coś jest ciekawego. Okej, chyba się znaleźliśmy szpiega, którego nam komplikował. Jakie ładne studia. Problem spadł. Oczywiście staracie się nie spać, jeżeli gracie, bo możecie stracić. Siema. Co mogę dla ciebie zrobić? Słyszymy, że awansujesz na mimików. Okej, na gladiatorów. No, na razie nikt nie chce. Nowiny? Daje nam nawet pomoc. Oczywiście, żeby znaleźć tych. Widzicie, musimy jechać do Trondheim, Drachheim, Troigard, Guberland. Okej, składu. Oczywiście to na razie nie będę nam czytał. Okej, jak widzieliście, tutaj będziemy mieć, a jeżeli będziemy szukać na gladiatorów, co oczywiście po drugim awansie będzie można wziąć jako dodatkowe zadanie. Okej, na razie stąd się ewakuujemy. Jak widzicie, jest noc, czyli noc, popołudnie i jak widzicie, normalnie mi się pali światło i po prostu, tak jak mówiłem, nie ma bugu, którym był sporo blokowany na antologii, że zostało się tak ciemno jak w dupie murzyna, że nie, po prostu nie można było ten. Okej, wyczyściliśmy oczywiście ołtarz, będzie potrzebny nam o wiele, wiele później, nie będę na razie spoilerował, o co chodzi, ale powiem, że to będzie jedno z moich ulubionych zaklęć, które szukaliśmy zawsze w Might & Magic 7, 8 i nawet 6. Okej, siema facet, kim jesteś? Okej, drodzy, co mogę dla was zrobić? Potrzebuję pomocy? Okej. Okej, oczywiście spotkaliśmy pierwszego jarla, który dał nam nowe zadanie, które musimy znaleźć. Ocalcie Izvara generała, tu się wyciągnąć z więzienia Dragonheim i oczywiście oczyścić twierdzę Askram, którą po prostu znajdziemy oczywiście w tym, w Stormheim. To oczywiście są pierwsze proste zadania, więc nie powinno być komplikacji. Okej, wychodzimy stąd. No, mi się wydaje, że chyba jest jakiś mały błąd, bo ja nie słyszę dźwięków postaci. No to powiem jakiś błąd gry, no ale nie, powiedzmy, że tak nie przeszkadza to oczywiście. Tu nic nie ma. Okej, wchodzimy stąd. Miejmy nadzieję, że po resecie będzie działał lepiej. Okej, eksperci z łuku na razie nie interesują mnie, tutaj nie mogę ani wejść, ani nic. Widzicie, po prostu mistrzowie po prostu łączą z obu części. Okej, uniki. Nic mi nie powiesz, nie interesuje mnie to, cześć, spierdalaj. Okej. Oczywiście idziemy do złodziejskiej tej, do banku. Okej, zawsze co masz powiedzieć ciekawego? Nie należy do naszych klientów. Okej. Wszyscy mówią na temat tej kuli więzi. O co z tym chodzi? No tak jak mówiłem, niestety nie słyszymy dźwięków ataku. No chyba to jest jakiś błąd. Anzi jest bardzo... zacina się bardzo. Nie rozumiem motywu. Okej, zobaczmy co mi to powiesz ciekawego. No sprzedaż. Okej, jak chciałbym zidentyfikować, na przykład mieliśmy tutaj piękne te. Zidentyfikowanie 9, uniki. Bajeros, to się przyda. Magia światła, to już mamy na sprzedaż, to pójdzie wszystko. Okej, oczywiście moglibyśmy też wykupić, tak jak powiedziałem, magię ciemności, nawet nie jest drogie. Kulturystka niestety jest cholernie droga. Okej, co by się tam przydało? Uniki to mam w dupie. Magia ciemności.
mógłbym wykupić, ale ja jeszcze poczekam chwilę, zanim kupię. Kupiectwo i drogie, i kulturystyka, tarcza, na pewno się kupi, się przydam. Okej, to jest chyba jedyny skill, który mi się tak prawdziwie przyda. No, te. Uuu, jak percepcja plus 6 mam nagle. Okej. No nic. No, strasznie opóźnione auto, to będę musiał zobaczyć od ostatniego odcinka, zobaczyć co się stało. Prawdopodobnie jakiś bug gry, co bym... To oczywiście mi to nie przeszkadza, ale... Bo my może być irytującym w trakcie strzału, ale to jest tylko dźwięk. Okej, patrzcie co tutaj mamy. Mistrzami włóczni. Broń sieczna. Maczuga. Czuga. Tutaj coś powiesz? Nic nie wiem, odejdźcie. No to spierdalaj. Okej, tutaj mamy... Świątynie. Coś też ciekawego? Zdaje się, że wykonujecie jakąś misję. No. To trochę za dużo. Niestety mi nie jest. Po prostu, że chodzi o to, że możemy poprosić o pomoc. Na przykład, żeby mieć więcej niż 5 osób w drużynie, na przykład mieć 6 czy 7. Oczywiście 1000 sztuk złota jest troszeczkę dużo, jak to mój gust chwilowo. Tym bardziej, że mi są potrzebne inne wydatki. Okej. W międzyczasie sobie pobiegamy tutaj dalej. Spie dalej. Tu są jakieś dzieciaki, co nawet pewnie nic mi nie powiedzą. Pies. Okej, tutaj spadamy sobie do wody. Oczywiście pewnie się tak ktoś. Dlaczego? Okej. Jest po prostu złotą. Został schowany około 40 sztuk. Dobrze się przyda. Jej, okradliśmy. Okej, zobaczmy co mamy tutaj. A ty facet kim jesteś? Kim jesteś, jak mnie znaleźć? Okej, tutaj będę musiał znaleźć kogoś. Co mi powiesz ciekawego? Zaklęcia. Masz coś ciekawego dla mnie? Drogie jak cholera. No niestety, zaklęcia może mieć mały problemik. W trakcie gry będziemy szukać, więc to nie będzie żadnych problemów. Okej, tutaj masz coś ciekawego? Masz jakieś wieści? Okej... Wojna nie jest aż tak zła. No chyba dla ciebie. Bez żadnym zyskujesz. To sobie zostawię na później. Oczywiście też by się przydała jakaś broń dla nich. Oczywiście potrzeba jakąś maczugę. Pałka. Nawet dobrej jakości. Masz pałeczkę. Co jest Sasiam w dupę. Okej, na razie skoro tak damy dla naszego... Tego skoro może używać jej. Okej, co my tutaj mamy? Rozkurzamy się przy ładne rzeczy, ale niestety bez sensu tak wydawać pieniądze na razie. Więc to sobie poczekamy. Jak jedziemy oczywiście zwiedzić ostatnie miejsce, które brakuje nam i prawdopodobnie, tak jak już powiedziałem, od następnego odcinku co będziemy robić, więc nie będę powtarzał. Zobaczmy, tutaj w okolicy są dzieciaki, ty coś powiesz? Uniwersytet? Okej, mi nic nie powiesz ciekawego, szkoda. Okej, widzicie, wszystko mi się pali na czerwono tam, że ten... ja walić dobrze. Co masz na myśli? 500... Nie, dziękuję. Wolę sobie być sam. Okej, ćwiczenie oczywiście, możemy wytrwać drużynę. To od razu to zrobimy. Okej. Dlaczego? Bo nas oczekują punkty życia i tak dalej. Okej, trzeci poziom. Mam oczywiście 10 punktów umiejętności, co musimy dać na rzeczy, które nam są potrzebne. Okej, więc tak, zacznijmy troszeczkę z życiem. Się łączy razem z magiem duchom i magiem światła. Lub może po prostu dać na inne rzeczy, na przykład łuk, ale bezużyteczne. Tutaj jak widzimy, też na chwilę bezużyteczne. I to samo tutaj. Okej, damy mu na razie na magię ducha. Lub na magię światła, na magię światła będzie najlepiej. Damy trochę na miksie i damy ostatni punkt na magia światła. Okej, widzicie, wyliczymy oczywiście 7 na 9.
Okej, twoja kolej. Co ci by nauczyć? Łuk. Nieużyteczne. Ty też w ogóle nie masz żadnych skillów, więc trochę jesteś na ryzyku, no ale... Damy teraz na magię ducha. Jak widzicie, ona leczy 11. Po prostu skupienie zaklęcia jest jako priorytetem na magię ducha niż na magię światła. No niestety tak działają. A oczywiście, jeżeli chodzi o damage od 2 do 8, to jest samo, co mamy tutaj. Główne elektronie się zmieniło. Nawet jeżeli skupienie jest na magii ducha i magię żywiołów. Okej, no to wszystko zrobiliśmy. I teraz oczywiście, jak powiedziałem, w następnym odcinku wejdziemy do nowej instancji, którą będziemy musieli się bić. Co się nazywa? Wam pokażę. Nie zapaliło mi się. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem, bug. No, nie jest za szczęście problemem, więc zrobimy po prostu to w następnym odcinku. Oczywiście przypominam, że jeżeli wam się to podobało, subskrybujcie na mój kanał, aktywujcie dzwoneczek, jeżeli chcecie nowe wiadomości i nowe odcinki od Dark Wolfa. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobał, nie bolał, do zrzędnego odcinku. Siemendera.